Znajdujemy się w siedzibie LOTFLIGHT Academy, gdzie na symulatorze 737 pokażę Ci dokładnie, co dzieje się podczas startu. Dowiesz się, czym jest tajemnicza prędkość V1 i w jaki sposób ważący kilkadziesiąt ton samolot bez problemu odrywa się od ziemi. Nazywam się Mateusz Osenka i jestem kapitanem Boeinga 737 w polskich liniach lotniczych LOT. Zapraszam Cię serdecznie na nowy cykl filmów Mówi Kapitan, gdzie będę przybliżać kulisy pracy pilotów. Drodzy pasażerowie, mówi kapitan. Start samolotu poprzedza wiele przygotowań, procedur oraz mnóstwo pracy ze strony zarówno pilotów, jak i załogi pokładowej. Pokażę Ci dokładnie, co dzieje się, zanim wjedziemy na pas startowy. Na początku załogi zapoznają się wnikliwie z planem lotu przygotowanym przez dyspozytora. Znajduje się tutaj wiele przydatnych informacji związanych z rejsem, takich jak znaki samolotu, czas lotu, wysokość przylotowa czy ilość potrzebnego paliwa. Plan zawiera też informacje o przebiegu trasy, turbulencji czy lotniskach zapasowych. Dostajemy aktualne informacje pogodowe oraz prognozy na danych lotniskach, takich jak lotnisko startu, docelowe czy zapasowe. Na podstawie pogody mogę m.in. stwierdzić, jaką ilość paliwa finalnie zatankujemy do samolotu. Piloci na podstawie planów lotu, prognoz pogody oraz innych danych zamawiają paliwo. Możesz zastanawiać się, dlaczego po prostu nie tankuje się samolotu do pełna. Masa maszyny ma bezpośredni wpływ na zużycie paliwa. Im cięższy samolot, tym więcej spali. Oczywiście posiadamy na pokładzie niezbędne rezerwy paliwa, ale nie bierzemy go w nadmiarze, szczególnie jeżeli nie wymaga tego sytuacja pogodowa. Przed samym startem musimy oczywiście wjechać na pas startowy. Zgoda na wkołowanie jest udzielana przez kontrolera ruchu lotniczego. Piloci potwierdzają otrzymanie instrukcji, następnie upewniając się, że pas jest wolny, a na podejściu nie ma innego samolotu. Pierwszy oficer informuje załogę pokładową o zbliżającym się starcie. Cabin crew, be ready for departure. Następnie włącza światła stroboskopowe oraz przełącza transponder w odpowiedni tryb. Jesteśmy gotowi. Czyli teraz się ustawiamy powolutku na pasie. Dostaliśmy zgodę na wjazd, więc ja sobie patrzę w lewo, patrzę sobie trochę w prawo. Patrzę sobie na wskazania prędkości jeszcze. Staram się nie przekroczyć 10 węzłów w zakręcie, manipuluję mocą i staram się ten samolot ustawić na pasie tak, żeby było równo. Tego typu procedury są kluczowym elementem bezpieczeństwa w lotnictwie. Nic nie jest pozostawiane przypadkowi. Po uzyskaniu zgody na start, pilot lecący potwierdza, czy drugi pilot jest gotowy. Włączam stoper i ustawiam moc silników na około 40%. W tym momencie obaj piloci sprawdzają wskazanie jednostek napędowych. Musimy upewnić się, że silniki rozkręcają się równomiernie. Po ustabilizowaniu się obu motorów wciskam przycisk toga, który angażuje do pracy automatyczny układ sterowania ciągiem, czyli tzw. auto throttle. Automat ustawia moc do startu, w tym wypadku jest to niecałe 90% pełnego ciągu silników. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego nie ustawia się pełnej mocy silników. Moc startową silników dopasowuje się m.in. do masy samolotu, warunków pogodowych oraz kilku innych czynników. Obniżona moc do startu wydłuża żywotność silników, co powoduje dłuższe okresy między ich serwisami. Dodatkowo ustawienie mniejszej mocy do startu generuje niższy hałas oraz niższe zużycie paliwa. Jeśli podoba Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie, kiedy wyjdzie kolejny odcinek. Okej, wracamy do startu. Po ustawieniu mocy pilot monitorujący potwierdza wskazania silników. W przypadku Boeinga 737 to kapitan jest odpowiedzialny za decyzję o przerwaniu lub kontynuowaniu rozbiegu. Dlatego po osiągnięciu mocy startowej moja ręka ląduje na manetkach. Osiągamy 80 węzłów, pilot monitorujący wymawia na głos 8 knots. 8 knots, check. Ten callout ma 3 zadania. Sprawdzenie, czy nasze przyrządy są zgodne, sprawdzenie, czy obaj piloci są w stanie kontynuować start oraz rozróżnienie fazy wysokiej prędkości podczas startu. Za moment osiągniemy prędkość V1, która wymusza kontynuowanie startu nawet w przypadku problemów. Ale czym tak w zasadzie jest to tajemnicze V1? V1 to tak zwana prędkość decyzji, która określa maksymalny moment, do którego możemy przerwać rozbieg samolotu. Zależy m.in. od masy, warunków pogodowych czy ukształtowania samego pasa startowego. Ze względów bezpieczeństwa przerwanie startu po V1 jest niewskazane. Samą prędkość natomiast ustala komputer pokładowy, który biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, o których mówiłem, podaje nam gotowe rozwiązanie. Krótko po V1 osiągamy prędkość rotacji. Pilot lecący zaczyna odrywać nos samolotu od ziemi. Początkowo osiągam 15 stopni ponad horyzont, następnie kieruję się wskazaniami flight directorów, które wskazują dokładnie, jakie pochylenie utrzymywać. Dzięki temu możemy szybko nabierać wysokości z odpowiednią prędkością. Krótko po starcie pilot monitorujący chowa podwozie. Następnie po osiągnięciu tzw. wysokości akceleracji rozpędzamy samolot i stopniowo chowamy klapy. Start kończy się w momencie wywołania i zrobienia after take-off checklist.
A teraz podzielę się czymś trochę bardziej prywatnym i opowiem o moim pierwszym starcie samolotem pasażerskim. Był rok 2015 na lotnisku w Bydgoszczy. Całość działa się podczas tzw. kręgów, gdzie piloci ćwiczą starty i lądowania, zanim zaczną latać z pasażerami. Samolot, którym wtedy operowałem, to Bombardier DHC-8 Q400, zwany potocznie Dashem. Uczucie było naprawdę niesamowite, ale jednocześnie trochę stresujące. W końcu siedziałem w maszynie wartej miliony, która dysponuje ogromną mocą. Doskonale pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy ustawiłem moc startową, a świat po bokach zaczął przesuwać się coraz szybciej. Samolot sprawnie rozpędzał się po pasie. 80 knots, V1, rotate. Następnie pociągnąłem wolant do siebie i oderwaliśmy się od ziemi. Start wyszedł naprawdę nieźle, a ja byłem z siebie bardzo zadowolony. Potem pozostało jeszcze wykonać krąg i wylądować, ale o tym opowiem Ci następnym razem. Wracamy do filmu. Cabin crew, be ready for departure. Start to tylko jeden z wielu elementów lotu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca pilotów w locie, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.